Witam bardzo serdecznie, nazywam się Klaudia Jachna, zapraszam na kolejne dekorady. Mili Państwo, no dzisiaj zamysł dekoracji był nieco inny, znaczy w zasadzie to muszę się przyznać, że był zupełnie inny, no ale pogoda za oknem, która jest, no podyktowała sama dzisiejszą tematykę dekoracji, dlatego że mamy za oknem, przynajmniej u nas w Tarnowie, mamy od 2 dni w zasadzie szaro, buro, zimno bardzo, deszczowo, jednym słowem czerwiec. W związku z tym dlatego przychodzę dzisiaj do Was ponownie z dekoracją niestety sztuczną, ale mam nadzieję, że akurat taka dekoracja być może Wam przypadnie do gustu, dlatego że będzie to dekoracja, mam nadzieję, że będzie taka, jaką zaplanowałam, czyli dekoracja z kwiatów stylizowanych na kwiaty polne. Po mojej prawej stronie, po mojej lewej stronie pięknej jakości kwiaty. W kolorystyce, tak jak już widzicie, śmietanka i żółty, tylko taki bardzo delikatny w sumie ten żółty, on tutaj bardziej tak jakby tutaj w tym świetle widzę, że wychodzi na kolor bardziej agresywny, natomiast zdecydowanie jest to bardziej pastelowy, taki spokojniejszy. Na zdjęciach na pewno później będzie dokładniej widać. Nie wiem, których kwiatów użyję, dlatego teraz nie będę się rozgadywała, nie będę przeciągała tego naszego wstępu. Na końcu oczywiście po wykonaniu dzisiejszej dekoracji, i to jest dekoracja wykonywana przeze mnie dzisiaj z zamysłem na nagrobek, natomiast zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo być może uznacie na przykład, że ta dekoracja może się również znaleźć na przykład w Waszym domu, zważywszy jeszcze na fakt, że właśnie to będą kwiaty takie stylizowane, jak już wspomniałam, na polne. Mili Państwo, tak jak już powiedziałam, nie przedłużając, po zakończeniu tego procesu wykonania dzisiejszej dekoracji, oczywiście na końcu powiem zapewne parę słów lub troszeczkę więcej od siebie, omówię, jakich materiałów użyłam i dlaczego. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną przez cały proces wykonywania dzisiejszej dekoracji. Jeżeli macie na to tylko ochotę, to ja Was bardzo serdecznie zapraszam do mojego stołu.
Drodzy Państwo, tak jak widzicie, to jest efekt mojej dzisiejszej pracy, mam nadzieję razem z Wami, w Waszej obecności. I moi drodzy, jeżeli Państwo śledziliście proces wykonania dzisiejszej dekoracji, no to widzieliście, że nie jest on w żaden sposób skomplikowany. Jeżeli chodzi o to, jakich kwiatów, jakich materiałów użyłam i tak dalej, dlaczego akurat w tym miejscu, nie w innym, dlaczego taka kolorystyka, już przechodzę szybciutko do rzeczy. Otóż, mili Państwo, tak jak na początku wspomniałam, miałam kwiaty przygotowane i żółte, i białe, ale no, ja zdecydowanie lubuję się w tej kolorystyce. Biel czy tam śmietanka z zielenią, to jest dla mnie zdecydowanie, jestem w swoim żywiole. Natomiast na pewno nie robiłabym tutaj dekoracji takiej dwukolorowej, dlatego że obawiałabym się troszeczkę, że połączenie takiej śmietanki z żółtym to nie jest żaden problem wielki, żaden kłopot w dekoracjach, ale tak jak wspomniałam na początku też robiłam dekoracje z przeznaczeniem na nagrobek, więc stylizowane kwiaty napolne plus jeszcze do tego dwukolorowa dekoracja już mogłaby wprowadzić troszeczkę taki, nie wiem, według mnie mogłoby to być niezbyt spójne, no ale to jest oczywiście tylko moja subiektywna opinia na temat tej dekoracji. Mili Państwo, kwiaty jakie zastosowałam i w których miejscach? Tak jak widzicie, na główne czoło, że tak powiem, wysuwa się ostróżka, ale również mamy chabry, również mamy takie dodatki, wiecie, jakby również stylizowane, powiedzmy, napolne, no na przykład nie jest to, jest to koper, na przykład nie jest to gipsówka, tylko jakiś tam inny dodatek, nawet nie pamiętam nazw tego nazwy, natomiast zastosowałam troszeczkę takiego drobnego eukaliptusa, no i tutaj przede wszystkim na bazie eukaliptusa, na bazie bluszcza, który nazywa się Hedera, nazwa mi się bardzo nie podoba, natomiast jeżeli chodzi o taką stylistykę w dekoracjach, podoba mi się ten bluszcz bardzo, zwłaszcza też, że jest bardzo ładnej jakości. I teraz, co na temat jeszcze w którym miejscu, dlaczego, jakie kwiaty. Otóż ustawienie kwiatów totalnie, zupełnie przypadkowe ma sprawiać wrażenie przypadkowych, natomiast jeżeli będziecie ewentualnie wykonywali sobie jakąś podobną dekorację, jeżeli to będzie stanowiło dla Was inspirację, no to, mili Państwo, to jednak miejcie na uwadze, żeby tego nie robić tak totalnie chaotycznie, czyli 3 minuty wkładamy, pyk, pyk, mamy dekorację. To też nie tędy droga. Jeżeli jest coś takiego, takie powiedzenie jak taki artystyczny nieład, więc właśnie to jest, powiedzmy, nie chciałabym tak zbyt górnolotnie, że to jest artystyczna kompozycja, bo nie, nie jest. Natomiast chodzi mi o to, że nieład artystyczny świetnie się przekłada właśnie na tego typu kompozycje. Czyli my robimy, tworzymy niby taką, wiecie, natura, niby przypadkowo, gdzie coś wyrosło, tam jest, natomiast tak naprawdę mamy mieć nad tym wszystkim kontrolę. Jeżeli chodzi o pracę z kwiatami sztucznymi, tak jak już Państwo wiecie, wiele razy o tym też wspominałam, tutaj możemy bardzo mocno to wszystko kontrolować, ponieważ kwiaty sztuczne bardzo często są na drucikach, łodyżki, i jeżeli są na drucikach, to wykorzystujcie ich potencjał, natomiast tutaj na przykład akurat producent kwiatów tych podpowiada nam świetnie, dlatego że na przykład te kwiaty, które tutaj mam, prawda, one mają, część ich jest na łodyżkach drucianych, a część jest taka, wiecie, taka spływająca, o zauważcie, część tak pięknie nam spływa i teraz możemy wykorzystać ten potencjał właśnie tutaj do tego właśnie, żeby one sobie gdzieś tak niby swobodnie spływały. Natomiast tutaj, powiedzmy, chabry, one są akurat na drucikach, ale jeżeli zauważyliście, być może jeżeli nie, to już tutaj chcę powiedzieć właśnie, jedne tutaj postawiłam tak niemalże na sztorc, natomiast drugie troszkę wyginałam jednak, to tak jakby, wiecie, próbowałam, żeby to wyglądało tak fajnie, naturalnie, jakby to gdzieś tam, no bo naturalna kompozycja nigdy, tak wiecie, nie będzie się nam mocno, sztywno trzymała, oczywiście fizycznie można wykonać taką formę, ale no to już nie wygląda naturalnie. Więc taka jest, mili Państwo, moja propozycja dla Was, obracałam ją tutaj chwilkę temu, widzieliście, natomiast teraz już nie chcę tego robić, bo ten bluszcz się gdzieś tutaj będzie ciągnął i zrobi się znowu taki nieład, tym razem niekontrolowany. Drodzy Państwo, no cóż, to nie jest, jak już wspomniałam, trudna kompozycja do wykonania, natomiast nie jest to też tania kompozycja akurat w takiej formie, ale jeżeli będziecie chcieli na przykład coś takiego postawić u siebie w domu, gdzieś na tarasie lub ewentualnie, powiedzmy, uznacie, że jest ona godna, taka kompozycja gdzieś postawienia u Was w domu, w mieszkaniu, to tutaj ja niezmiennie będę sugerowała zakup ładnej jakości kwiatów, dlatego że one rzeczywiście przypominają złudnie kwiaty żywe. Natomiast jest to też kwestia ekonomiczna,
dlatego że takie kwiaty bardzo długo gdzieś stoją, nawet na zewnątrz. Jest to, moi drodzy, też kwestia ekologiczna, dlatego że nie musimy w to miejsce wymieniać 10 razy kwiatka sztucznego kiepskiej jakości, który się klej będzie rozpływał pod wpływem gorąca i kompozycja się nie dość, że wyblaknie, to jeszcze gdzieś tam, powiedzmy, się porozkleja, tylko kupujemy kwiaty dobrej jakości, do czego Was naprawdę szczerze, mili Państwo, namawiam. I po prostu jest to dla nas tak naprawdę, uznajmy to może tak, nie stać nas na rzeczy tanie. Rzeczy lepszej jakości automatycznie, jest kilka czynników, dlaczego one się nam po prostu lepiej, bardziej kalkulują, że tak powiem, ale to już chyba zostawię na inny film, bo teraz by było za dużo w kwestii tego omawiania. Ta dekoracja dzisiejsza zaspokoiła moje zapotrzebowanie estetyczne, o czym jeszcze nie powiedziałam. Ja ją wykonałam w koszu takim wiklinowym w kolorze szarym, gdzie również gąbkę umieściłam tutaj zalaną cementem. Więc jest to solidnie obciążone. Jeżeli będzie stała na przykład, powiedzmy, w domu, no to wtedy również to obciążenie w takim przypadku się przyda, bo gdyby gdzieś stanęła na tarasie, wiatr tutaj nie da sobie z nią rady. Więc ona się akurat oprze wszelkim warunkom atmosferycznym niesprzyjającym. Jak wspomniałam też na początku filmu, mamy akurat niesprzyjające warunki na zewnątrz pogodowe, a jeżeli chodzi o taką jakość, to jestem pewna, że gdyby ona stanęła na przykład na nagrobku, no to przyjedziecie za tydzień czy za miesiąc i ona będzie naprawdę praktycznie w takim samym stanie, ewentualnie gdzieś kurz może oblepić troszeczkę te takie większe powierzchnie zielone, to będzie troszkę być może widoczne. Moi drodzy Państwo, nie wiem, czy już powiedziałam, czy miałam powiedzieć, że dekoracja spełnia moje zapotrzebowanie estetyczne, no to powiem to najgrzej, się powtórzę. Natomiast ciekawa jestem, czy spełnia zapotrzebowanie estetyczne Wasze. Będę Wam bardzo wdzięczna, jeżeli pod tym filmem zostawicie po sobie komentarz z komentarzem właśnie odnośnie dekoracji dzisiejszej. Z komentarzem odnośnie tego, czy się Wam podoba i gdzie uważacie, że powinna taka dekoracja stanąć. To znaczy, może nie nawet gdzie powinna, tylko gdzie będzie dla niej najodpowiedniejsze według Was miejsce. Jeżeli mogę Was też prosić, to bardzo proszę, jeżeli nie subskrybowaliście tego kanału, bo bardzo wiele osób go ogląda, które nie subskrybują, to bardzo proszę, zróbcie to. Bardzo to pomoże w pozycjonowaniu kanału. Zostawiajcie łapkę w górę, mam nadzieję, ewentualnie w dół. To też pozycjonuje kanał. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, moi drodzy, za uwagę w dniu dzisiejszym. I jeszcze autoreklama teraz. Jeżeli ktoś ma życzenie, bo w tej chwili troszeczkę więcej robiłam kompozycji na nagrobki, na cmentarz, zapraszam Was bardzo serdecznie do mojego sklepu Par Passion. Link w opisie pod filmem znajdziecie tutaj. Także jeżeli mielibyście życzenie, bardzo proszę, ta dekoracja również w tym sklepie się znajdzie. Życzę Wam, moi drodzy, dobrego dnia albo dobrej nocy, jeżeli zależy, o jakiej porze mnie oglądacie. Przesyłam Wam tradycyjnie milion buziaków i mam nadzieję do zobaczenia niebawem. Pa, pa!